Muszę o to zapytać, bo pewnie cała Polska będzie sobie zadawać to pytanie, bo ciebie Roxana zna każdy. Natomiast Oliwia to postać, która jest praktycznie jeszcze nieznana. Przedstaw, kto to jest. I też Oliwia też opowiedz o sobie. Nazywam się Oliwia Górniak, mam jeszcze 16 lat i chodzę do Wyższego Liceum w Jasle. Pochodzę z Jasła, a moim hobby jest taniec, także wpasowałam się w program. I... Nie wiem, co jeszcze mam dodać. To ja może coś powiem. Dobra. Okej, to ja dodam. Oliwia, my się poznałyśmy z Oliwią na obozie judo. Właściwie znamy się pół życia, pół naszego życia. Poznałyśmy się w wieku 8 lat. Także już trochę się znamy i zaprzyjaźniłyśmy się głównie przez judo, przez ten obóz. To tak jakby trochę wzmocniło naszą więź i bardzo się cieszymy, że możemy razem występować w programie Dance, Dance, Dance. To też na pewno umocni naszą przyjaźń, bo będziemy przeżywać nie tylko te dobre emocje, ale również na pewno będą trudne momenty, które jeszcze przed nami, myślę. Tak samo jak na judo było z Renką. No dokładnie. Po przegranej walce się pocieszałyśmy, a po wygranej to cieszyłyśmy się. Tak, no tak i super, zawsze jesteśmy ze sobą w tych trudnych i również w tych radosnych momentach naszego życia, więc zawsze, nawet jak w sumie przed programem nie było tyle czasu, żebyśmy się mogły tak spotykać, integrować się, to... Teraz nadrobimy. Tak, teraz to nadrabiamy, ale chodzi mi o to, że mimo wszystko, że ten kontakt był jakoś ograniczony przez ostatni czas, to jednak zawsze gdzieś tam się wspierałyśmy w tych social media. Ja Oliwię wspierałam pod względem tanecznym, ona mnie od początku pod względem muzycznym i nawet Oliwia jest w sumie administratorką takiej grupy na Facebooku Węgielki Roxany, więc ona tam wszystko kontroluje i dba o mój wizerunek.